Hej, hej. Dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy. Jesteśmy i żyjemy. Dobry wieczór. Wszyscy obecni. Jeszcze poczekamy parę minut. Dosłownie kilka minutek, żeby jeszcze inni zdążyli wejść. Dajcie znać, jak mnie słychać. Powinno być ok, z tego co testowałem, ale dla pewności nie zaszkodzi. Sprawdzić podwójnie. Cześć, Ania. No i super, jest dobrze. Wiecie, najczęstsze słowa na spotkaniach w pracy to jak mnie słychać, jak mnie słychać. Halo, halo. O, cześć, Konrad. Mówiłeś, że będziesz i jesteś. Mamy godzinę, którą? Mamy godzinę 18. Poczekamy do jakiejś 18:02. Tutaj widzę, że powoli jeszcze trochę osób przybywa. I od razu odpowiem na pytanie, które już jakiś czas temu padło. Planuję się zmieścić w godzinie do półtorej, ale jeśli będziecie musieli iść, to bez obaw będzie nagranie i je udostępnię wam, więc na spokojnie. Będziecie mogli obejrzeć w dogodnej dla siebie chwili, bez problemu. Cześć Kuba, cześć Marcin. Oj, no jeszcze parę osób przychodzi. To jeszcze momencik i zaczynamy. Żeby nie przedłużać niepotrzebnie, bo tak to można czekać do jutra. O, nie wyłączyłem Steama. Cóż, to muszę wyłączyć Steama. Już wszystko wróciło na normę. Dobra, nie będziemy już przedłużać i zaczynamy webinar o tym, jak zacząć karierę w Salesforce. I oprócz, wiesz co, ostatnio to niewiele, chociaż ostatnia gra to było Among Us. Dobrze, zacznijmy. Webinar będzie o tym, jak zacząć karierę w Salesforce i będę tutaj poruszał nie tylko stanowiska techniczne, takie jak programista, czy tester, architekt, konsultant, ale też inne stanowiska, które niekoniecznie należą do grupy tych technicznych, bo co jest zaskakujące, dużo osób nie wie, że IT to jednak nie jest tylko klepanie kodu. I kim ja jestem? Nazywam się Piotrek Ogrodowicz i od blisko 4 lat programuję w Salesforce w firmie Craftware. Jestem niedzielnym podcasterem w podcaście Gra Zespołowa. Rzadko ukazują się odcinki, ale jednak ukazują się i to jest aktywne. Jestem mentorem
dwóch łódzkich edycji Akademii Salesforce. Z niecierpliwością czekam na trzecią, ale trochę COVID popsuł nam plany. Również pracując w Craftware, prowadzę szkolenia z Salesforce'a dla zewnętrznych klientów i już mam za sobą parę takich szkoleń właśnie i z programowania w Apexie i z integracji w technologii Salesforce. Jeśli chcielibyście nieco więcej się o mnie dowiedzieć, czy znaleźć jakiś link do sociali, to macie link poniżej, socialshub.net/ogrodowicz.p i tam znajdziecie w zasadzie wszystkie linki, które mogą Was zainteresować. Tutaj macie zdjęcie z drugiej Akademii Salesforce, w zasadzie zakończenia drugiej Akademii Salesforce i tutaj po prawej, przy tej czerwonej strzałeczce, to jestem ja, choć w tym momencie do siebie trochę niepodobny. I ta Akademia skończyła się bodajże w marcu. Konrad, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to był marzec 2020. I zanim przejdziemy do meritum, to drobna uwaga. Będę przekazywał wiedzę na podstawie moich doświadczeń i moich obserwacji jako programista Salesforce z 4 latami doświadczenia. Nie bierzcie tego jako jedyną słuszną prawdę i po prostu rozmawiajcie z ludźmi, bo w ten sposób możecie mieć obraz całej sytuacji. Nie chcę być traktowany jako wyrocznia. I zaczniemy od tego, czym w ogóle jest Salesforce. Salesforce możemy tak naprawdę zdefiniować w trzech kategoriach, w trzech, powiedzmy, dziedzinach. Po pierwsze jest to firma, jest to CRM, czyli system do zarządzania relacjami z klientem i jest to platforma. Część platformy będzie najbardziej interesowała osoby techniczne, ale po kolei. Jako firma, to jest po prostu amerykańska firma założona w 1990 roku i ta firma, właśnie Salesforce, założyła platformę salesforce.com, czyli CRM i opiera się na cloud computingu, czyli po prostu dostarcza aplikacje w chmurze, w dużym uproszczeniu mówiąc. Salesforce jako CRM to jest platforma, z której korzystają właśnie nasi klienci, osoby, dla których my tworzymy te oprogramowania jako programiści, jako testerzy, jako architekci. I co stoi za tym systemem zarządzania relacjami z klientem? To po prostu jest oprogramowanie, które ułatwia właśnie firmom prowadzenie biznesu, zarządzanie klientami, śledzenie jakichś okazji biznesowych, możliwych sprzedaży, domykania sprzedaży. Pomaga utrzymywać kontakt z klientem, tak żeby ten klient nie czuł się jakiś opuszczony, zapomniany, ale oprócz tego jest wykorzystywane właśnie do zarządzania produktami, cennikami i naprawdę wiele, wiele innych rzeczy umożliwia CRM, tym bardziej właśnie na platformie Forscom, gdzie my możemy tą funkcjonalność rozszerzać, naprawdę ogranicza nas wyobraźnia, prawdę mówiąc. I w CRM-ie jest kilka takich, powiedzmy, obszarów i one odpowiadają za różne obszary w działaniu firmy. Najczęściej spotykany właśnie jest Sales Cloud i on odpowiada właśnie za sprzedaż, za utrzymywanie kontaktu z klientami, za domykanie sprzedaży, ale oprócz tego są właśnie takie jak Service Cloud do wspierania naszych klientów, do pomagania im, do przeprowadzania analiz, budowania społeczności, Commerce Cloud, czyli coś, powiedzmy, na zasadzie sklepów online, do marketingu. Marketing oczywiście promowanie naszych produktów, promowanie naszej firmy, IoT, czyli coś, co jest w zasadzie ostatnimi laty całkiem popularne, czyli jakieś małe urządzenia, które możemy synchronizować i monitorować właśnie w Salesforce, i Data Cloud, który pomaga pracować właśnie z zestawami danych i ogarnieć to wszystko. I SFDC, który widzicie w środku, to jest właśnie salesforce.com. To jest często stosowany skrót i możecie widzieć tak naprawdę naprzemiennie SFDC, Salesforce, salesforce.com. I trzecia część, czyli platforma, to jest przestrzeń, w której najbardziej tak naprawdę kwitnie IT. Tak naprawdę platforma sama nazywa się Force.com i to na niej stoi cały ten CRM, czyli mamy podstawę Force.com, na tym jest postawiony CRM, wykorzystując właśnie możliwości tej platformy, chociaż powszechnie używa się określenia Salesforce zarówno do technologii, do platformy i do samego CRM-a. To jest po prostu jedno,
jedno określenie, jeden termin, który tak naprawdę jest używany we wszystkich tych trzech kontekstach. I jako platforma pozwala nam ona na budowanie właśnie rozwiązań low i no code, czyli możemy po prostu przeciągać komponenty, możemy wyklikiwać komponenty, konfigurować wedle naszych marzeń, wedle naszych życzeń, bez pisania tak naprawdę żadnego kodu albo z naprawdę jego minimalną ilością. Ten obszar tak naprawdę ostatnio bardzo mocno się rozwija, jest bardzo popularny, ponieważ to zmniejsza tak naprawdę dla firm zapotrzebowanie na programistów, ponieważ wyklikując, jeden programista jest w stanie zrobić więcej, jeśli jest to oczywiście możliwe w tych narzędziach. Daje możliwość zgrywania ze sobą różnych systemów out of the box, czyli po prostu dostarcza razem z licencją tak naprawdę dla klienta. Klient kupuje licencję i od razu może integrować się na przykład z Googlem, z Amazonem i z wieloma innymi serwisami, ale oprócz tego, jeśli czegoś brakuje, pozwala nam zbudować nasze własne integracje, tak naprawdę dowolne, bo integrujemy się i z serwisami restowymi, i web serwisami, i wieloma innymi sposobami, żeby po prostu zebrać te dane, zarządzać tymi danymi i zapewnić ich przepływ między różnymi systemami. I jeśli klient ma więcej wymagań, to po prostu to można zaprogramować, ponieważ platforma umożliwia budowanie własnych rozszerzeń, budowanie własnych funkcjonalności i często im większy klient, tym więcej tego kodu trzeba napisać i zdarzają się sytuacje, gdzie wręcz dodatkowe, customowe rozwiązania przeważają i dają tak naprawdę więcej możliwości niż sam CRM, ale to naprawdę w ogromnych projektach. Ale czy warto się tego uczyć? Być może część z Was pierwszy raz w ogóle słyszała o Salesforce i nie do końca wie, czym to jest. Powiem tak, firm korzystających z Salesforce'a stale przybywa. To jest wykres z Google Trends i to jest w ujęciu czasowym od 2005 roku. I to jest samo zapytanie Salesforce CRM. Jeśli wpiszecie sobie Salesforce Developer, wykres będzie bardzo podobny, ponieważ rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią w tej platformie pracować, w tej platformie budować dodatkowe rozwiązania. Pracy w niej jest niemało. To jest zrzut z oficjalnej strony Salesforce'a, dokładnie to z Trailhead'a. I Salesforce reklamuje się, ile miejsc pracy zostanie utworzone właśnie do 2024 roku, ale perspektywy tak naprawdę są znacznie, powiedzmy, lepsze, bo tych miejsc będzie na pewno jeszcze więcej, bo coraz więcej firm decyduje się właśnie na Salesforce'a, w dużej mierze dlatego, że to jest takie jedno miejsce, w którym można tak naprawdę ogarnąć cały biznes. I Salesforce daje ci ogromne możliwości rozwoju i znalezienia własnej ścieżki kariery. Tylko dlaczego akurat Salesforce, dlaczego nie inne technologie? Bo nie przywiązuje ciebie tak naprawdę do jednego stanowiska. Pracując na przykład jako programista jakiegoś innego, luźnego języka, skupiamy się na programowaniu, na tym języku programowania, ale jeśli na przykład przychodzi do utrzymywania serwera, do konfiguracji serwerów, już się nieco sprawa komplikuje. Natomiast w Salesforce duża część wiedzy jest uniwersalna i tak naprawdę niezbędna na wielu stanowiskach, bo im dłużej pracujesz w platformie, im lepiej znasz platformę, tym naprawdę więcej możliwości przed tobą się otwiera, bo to jest jeden ekosystem, w którym i konfigurujesz, i programujesz, i dostosowujesz do potrzeb klienta. Tak naprawdę poznając coraz lepiej platformę, otwierają się przed tobą kolejne ścieżki do innych stanowisk, do lepszych stanowisk, do bardziej poważnych stanowisk. I tak naprawdę można zmienić charakter pracy właśnie płynnie, tak zaczynając na przykład jako administrator czy osoba wspierająca bezpośrednio klienta, pracując w tej platformie, nabiera doświadczenia i poznaje właśnie platformę coraz lepiej. I często jest tak, że decyduje się na przykład zmienić ścieżkę kariery i
zostać na przykład deweloperem albo konsultantem czy architektem. Tak naprawdę zaczynając na każdym stanowisku jesteś w stanie poznać platformę, a poznając platformę rozumiesz coraz lepiej jej działanie i łatwiej jest właśnie płynnie nawet przejść między stanowiskami i wiele firm IT właśnie na to pozwala, bo im lepiej wykwalifikowani pracownicy, tym tak naprawdę lepiej dla firmy. I to jest kilka przykładów, które ja sam widziałem, że ktoś, kto zaczął właśnie jako support, jako osoba wspierająca klienta, jakieś podstawowe administracyjne rzeczy wykonujące na platformie, zmieniła ścieżkę na dewelopera. Ostatnio nawet właśnie kolega z zespołu przebranżowił się właśnie z supportu na dewelopera. Zdarzały się przypadki, gdzie tester postanowił zostać adminem i nauczył się platformy na tyle, że mógł efektywnie wykonywać właśnie obowiązki administratora i naprawdę zmienił ścieżkę kariery. I to jest ciekawe, bo recepcjonistka, którą ja znam, z którą pracowałem, postanowiła zostać testerką i przebywając właśnie z ludźmi pracującymi w Salesforce. O, Konrad jeszcze tutaj wspomina, że mieliśmy przejście ze sprzedaży na konsultanta SFDC. Tak jest i jest jeszcze przypadek, że tester został konsultantem, to Paweł, ale właśnie o to chodzi, że nawet pracując na recepcji, po prostu ta osoba była w ekosystemie Salesforce'a, spotykała się z ludźmi i miała możliwość naprawdę poznania platformy i to naprawdę zmienia ścieżki kariery już diametralnie, bo ciężko mi wymyślić inną zmianę, która byłaby bardziej ekstremalna. No ale właśnie, co z tą karierą w Salesforce? Popularnym błędem jest to, że jak ktoś pracuje w IT, to jest programistą i koniec. Ostatnimi laty jeszcze było powiedzenie, że jak chcesz zacząć w IT, to zostań sobie testerem na początek, a potem przemigrujesz i będziesz programować. IT to jest dużo więcej niż pisanie kodu, konfigurowanie serwerów czy pisanie jakichś magicznych szlaczków komend w terminalu Linuxa. Jest tak naprawdę całe spektrum stanowisk, które są powszechnie uznawane za po prostu pracę w IT i nie są to, niekoniecznie są to techniczne stanowiska. I tutaj zatrzymam się na chwilę. Właśnie o to chodzi, że kiedyś myśląc, on pracuje w IT, do głowy pierwsze co przychodziło, to był programista. I tyle. Jak ktoś pracuje w IT, to jest programistą. Albo tam jakiś szefem firmy czy coś. Jeszcze parę lat temu popularne było, co przed chwilą powiedziałem, że no łatwe wejście do IT, no to tester. I tester był postrzegany jako taka no łatwa, przyjemna posadka, że wejdzie się już do świata komputerów, do świata wielkich pieniędzy i technologii, i tam już spokojnie się człowiek nauczy i właśnie dojdzie do tego świętego grala programowania. Ale stanowiska tak naprawdę możemy podzielić na dwie takie bardzo ogólne kategorie, bardziej ludzkie, czyli te, które się skupiają na głównie pracy z ludźmi, rozmawianiem z ludźmi, zarządzaniem ludźmi, i takie bardziej techniczne, gdzie jednak człowiek woli rozmawiać z komputerem, woli popisać parę komend, poklikać sobie w interfejsie. Jakie stanowiska należą do każdej z tych kategorii? Zacznijmy od bardziej ludzkich. Jest project manager. To jest osoba, która zarządza projektem, który jest teraz budowany, dba o to, żeby wszystko było dostarczane na czas, dba o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, że programiści dowożą, dba, że terminy zostają dopinane, że wszystko działa jak należy, że jakość jest piękna, tak jak powinno być. I tak naprawdę trzyma pieczę nad całym tym projektem. Można powiedzieć, rozstawia ludzi po kątach, kto co ma robić. Service manager to jest stanowisko całkiem podobne do project managera, z tym, że jest taki dział, który się nazywa managed services i w tym przypadku firmy wynajmują inne firmy, żeby zadbały o przypilnowanie właśnie swoich środowisk, o swojej platformy, swoich aplikacji, żeby nie wydawać pieniędzy we własnym zakresie i nie szkolić specjalnie pracowników, kiedy można wynająć firmę, która wykona pracę szybciej i lepiej
i dostanie zapłaty właśnie tylko za ten czas, który jest poświęcony na wykonanie danego zadania. I to nie ogranicza się tylko do właśnie utrzymywania aplikacji czy środowisk, żeby klient był zadowolony, ale tutaj też są projekty, które już są dostarczone, tylko przeszły w tryb serwisu i jeszcze klient może na przykład poprosić o dodanie nowej funkcjonalności, o modyfikację jakichś funkcjonalności, poprawianie ich. I tutaj też jest miejsce właśnie dla programistów, którzy zdarza się, że są programiści pracujący właśnie w projekcie nie budowania aplikacji, tylko jej utrzymywania i rozwoju dalszego. Jest stanowisko analityka biznesowego, który naprawdę jest, można powiedzieć, przekaźnikiem między technicznymi osobami a klientem, ponieważ on jest takim frontem, wychodzi do klienta, zbiera wymagania, analizuje wymagania, przenosi to na opis i daje programiście i mówi, masz to zaprogramować, żeby działało tak, ma spełniać takie zadanie, ma spełniać taką funkcję. I właśnie analityk od tego jest, żeby przede wszystkim komunikować się z klientem, zbierać informacje o tym, czego ten klient oczekuje i przelać to na taką formę, żeby była zrozumiała dla programisty, żeby programista nie miał żadnych wątpliwości, co ma robić. Jest jeszcze rekruter i tutaj mówię z naciskiem na rekrutację IT, ponieważ często się zdarza, że jeśli ktoś zajmuje się rekrutacjami IT, to już nie wychodzi poza te rekrutacje, ponieważ w tym obszarze jest masa terminów, masa technologii, które trzeba tak pobieżnie rozumieć, wiedzieć, o co chodzi, ponieważ kiedy rekrutuje się ludzi na takie stanowiska, to mimo że zwykle w rekrutacjach jest osoba techniczna, która przepytuje właśnie z technicznych aspektów, to rekruterzy IT też wyłapują, jakim typem człowieka jest kandydat. Potrafią nieco lepiej czasem odczytać kandydata, czy pasuje, czy nie pasuje do zespołu, niż właśnie osoba techniczna. To są osoby, które mają dużo lepiej rozwinięte umiejętności miękkie. Są jeszcze takie stanowiska jak team leader i manager i one tak naprawdę odpowiadają za po prostu zarządzanie zespołem, za trzymanie tego zespołu razem, za ustawianie, mają swoich podopiecznych, swoich powiedzmy podwładnych i dbają po nich po prostu. W takim zwykłym ludzkim sensie trzymają ich razem. I teraz idąc do bardziej technicznych stanowisk, no to oczywiście mamy programistę. Programista, wszyscy wiedzą, kto to jest człowiek, który tam przetwarza kawę w linijki kodu oczywiście. Niewiele chyba trzeba wyjaśniać, czym jest programista, co robi programista, ale warto rozwijać taki mit, że to jest idealny zawód bez żadnych wad, ponieważ programiści to są ludzie, którzy non-stop w pracy spotykają się z problemami, które muszą rozwiązywać, a kiedy rozwiążą problem, dostają kolejny problem, który nadal muszą rozwiązywać i czasem idą też spać z myślą, że mają 3 nierozwiązane problemy, do których muszą wrócić jutro. Więc rozwijając nieco różowy kolor wokół stanowiska programisty, trzeba po prostu to lubić, trzeba lubić rozwiązywać problemy, trzeba lubić patrzeć przez pół dnia na jedną linijkę kodu i szukać rozwiązania, bo to nie jest żart, zdarzają się takie sytuacje. Dalej mamy administratora i w świecie Salesforce'a administrator odpowiada za utrzymanie tak zwanych orgów i sandboxów, które są, można powiedzieć, środowiskami, to znaczy mamy środowisko produkcyjne, mamy środowisko preprodukcyjne, testowe, deweloperskie. Administratorzy dbają, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko było pokonfigurowane jak należy i też pilnują tak zwanych release'ów Salesforce'a, ponieważ Salesforce ma co parę miesięcy, chyba 3 razy w roku ma tak zwane release'y i w tych release'ach zmieniają się jakieś konkretne rzeczy, czy konfiguracyjne, czy zmienia się sposób działania niektórych rzeczy i administratorzy dbają, żeby wyłapywać to wszystko i odpowiednio konfigurować, dbać o to, żeby system po prostu nie przestał działać. Ale oprócz tego administratorzy też często dbają o takie systemy wspomagające, czyli na przykład do ciągłego wdrażania kodu, do ciągłego uruchamiania testów, do walidacji kodu, takie rzeczy jak na przykład Bitbucket czy do trzymania
kodu, czy na przykład Jenkins do wdrażania kodu na orgi, na sandboxy. Jest jeszcze pozycja DevOps i ta pozycja tak naprawdę nabiera coraz większej popularności ostatnimi czasy. DevOps to jest, powiedzmy, taki programista i administrator w jednym. On i napisze kod, i skonfiguruje sobie środowisko. To jest stanowisko, w które powoli tak naprawdę zmienia się programista, bo programista w świecie Salesforce'owym oczywiście, ponieważ jako programiści mamy też swoje środowiska, które my musimy czasem dbać i konfigurować, żeby nie zawracać głowy o jakieś małe, różne konfiguracje, żeby nie zawracać administratorom właśnie głowy o te małe, drobne konfiguracje. DevOps to jest po prostu taka złota rączka, która sobie sama poprawi wszędzie. Mamy też stanowisko architekta, które jest wyżej niż programista, ponieważ programista wdraża rozwiązania, buduje rozwiązania, implementuje, ale architekt je planuje. Architekt zna doskonale techniczne aspekty platformy, w której pracuje i jest w stanie z tego miliona klocków, które dostarcza platforma, złożyć rozwiązanie, którego klient potrzebuje i to złożyć tak, żeby działało przede wszystkim, żeby było łatwe do rozbudowy, do modyfikacji, rozszerzeń, żeby nie zamknąć się na ewentualne potencjalne rozwiązania. Architekt to jest taki duży mózg operacyjny. I często jest architekt często jest też naprawdę celem wielu programistów, żeby zostać docelowo architektem. Mamy również testera, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Testerów dzielimy tak naprawdę na automatyzujących i manualnych. Manualnych, myślę, że właśnie jeśli ktoś myśli o testerze, to przede wszystkim ma przed oczami testera manualnego. To są ludzie, którzy muszą być bardzo dokładni, muszą zwracać ogromną uwagę na szczegóły, ponieważ oni są od tego, żeby złapać to, co przeoczył programista. Przeklikują się po wszystkich rozwiązaniach, testują różne możliwe opcje jako różni użytkownicy, jako różne dane, różne konfiguracje ustawień i ich zadaniem jest zweryfikować, czy na pewno to, co jest dostarczane do klienta, działa tak, jak powinno. I to jest to, co powinno być dostarczone. Nie jest to prosta praca. Jest owszem łatwa do zaczęcia, w miarę łatwa, żeby zacząć swoją przygodę z IT, ale żeby być dobrym testerem, to wcale nie jest takie proste zadanie, jak się wielu osobom wydaje. Mamy też lidera technicznego i w odróżnieniu od lidera, od team lidera, którego widzimy po lewej stronie, lider techniczny jest osobą, do której programiści mogą uderzyć, jeśli mają jakieś wątpliwości, jak coś zbudować, jak coś zaprojektować, jak coś zaimplementować. Lider techniczny jest bardzo dobrą technicznie osobą i jest w stanie podpowiedzieć, że jeśli pójdziesz tą drogą, to możesz się natknąć na to, tu może być jakaś pułapka. A jeśli pójdziesz tą drogą, no to masz taką możliwość później do rozwoju, albo tutaj takie ograniczenia cię trzymają, albo czy pamiętasz o tych ograniczeniach, czy tych aspektach tego podejścia. Lider techniczny to jest taka osoba, której naprawdę pierwsza linia, której się radzą programiści. I są jeszcze inne stanowiska, takie, których nie byłem w stanie jednoznacznie zapisać ani do lewej, ani do prawej strony, i to są i ludzkie, i techniczne. I do nich należy na przykład właśnie support, o którym już wspomniałem, bo support to jest stanowisko, które z jednej strony musisz znać platformę, nie jakoś dogłębnie, ale musisz znać platformę, sprawnie się po niej poruszać, żeby rozwiązywać takie techniczne problemy, często techniczne problemy użytkowników, ale z drugiej strony musisz umieć się z tymi klientami dogadać, umieć z nimi rozmawiać, umiesz przekazywać na przykład nieprzychylne wiadomości. To jest osoba, która i coś ogarnie technicznie, ale i będzie umiała przekazać, że z jakiegoś powodu coś nie działa albo czegoś się nie da. Drugim stanowiskiem jest konsultant. To jest stanowisko, które wymaga od ciebie w świecie Salesforce'a znajomości, naprawdę dobrej znajomości produktów, naprawdę dobrej znajomości tego, co Salesforce oferuje, bo całą tą swoją wiedzę
te możliwości, które Salesforce daje, musisz przekazać klientowi i tak naprawdę pokazać mu, że to, czego on pragnie, to, co on chce osiągnąć, można zrobić w Salesforce, albo można na przykład cały ten plan nieco zmodyfikować i będzie można to zrobić sprawnie w Salesforce, czy on po prostu przekazuje możliwości platformy w taki sposób, żeby zaadresować nimi problem klienta, żeby rozwiązać to, czego on chce. I kolejnym stanowiskiem takim i ludzkim, i technicznym jest szkoleniowiec. Szkoleniowiec to jest właśnie osoba, która zna platformę, umie się w niej poruszać, wie, co robi, jest specjalistą często, ale z racji, że prowadzi szkolenia, to jednak też musi mieć umiejętności miękkie, żeby tą wiedzę przekazać, wspomagać swoich podopiecznych i sprawić, żeby oni po szkoleniu po prostu wiedzieli więcej niż przed szkoleniem. Ma w umiejętny sposób przekazać wiedzę. I to nie jest łatwe zadanie, ponieważ nie wystarczy powiedzieć, to działa tak. Często trzeba stosować porównania albo zbudować nieco ścieżkę dookoła, żeby doprowadzić do tego punktu i wyjaśnić w ten sposób, dlaczego to działa tak jak właśnie działa. Ale okej. Znamy już stanowiska, tylko teraz jak je znaleźć? Jak te stanowiska w IT zdobyć? Przede wszystkim trzeba nastawić się na dużo nauki, ponieważ zmieniają się technologie, projekty, stanowiska i ludzie, ale to, co się nie zmieni, to właśnie jest nauka i każdego dnia tak naprawdę w IT uczymy się nowych rzeczy. Nie zawsze są jakieś wielkie, przełomowe, ale każdego dnia dostajemy jakieś nowe informacje, czegoś się dowiadujemy. I na początku warto ustalić, gdzie jesteś. Czy wolisz gadać właśnie z ludźmi, czy wolisz gadać z komputerem, czy wolisz rozmawiać z żywym człowiekiem, czy wolisz poklepać parę komend albo poklikać po interfejsie. I kolejnym krokiem to często ludzie decydują, że oni chcą być architektem i są zapatrzeni na stanowisko architekta. A to, co warto robić, to, co warto rozważyć, to zobaczyć, znaleźć swój punkt wejścia, znaleźć stanowisko, od którego chcemy zacząć tą karierę i mieć na uwadze to, gdzie chcemy skończyć. Czyli chciałbym na przykład zostać architektem, ale zacząłem jako deweloper, bo umiem programować, znam się na tym, to jest dobra ścieżka, najpierw będę deweloperem, a potem za parę lat zostanę właśnie zostanę architektem. I co jest ważne, tego się trzeba trzymać, bo zdarzą się sytuacje, kiedy będzie ciężko, kiedy będzie trudno, dostaniemy problem, którym będzie nam ciężko z tym problemem sobie poradzić. I to jest właśnie moment, kiedy się powinniśmy jeszcze trochę tego przytrzymać. Przynajmniej na początku, bo kiedy już zbyt długo to trwa, to wtedy warto zrewidować nasze postanowienia, nasze założenia. Kolejnym krokiem powinno być po prostu poszukanie właśnie ofert na stanowiska. I wejściowe, czyli to, które chcemy potraktować jako nasz punkt wejściowy do branży, i docelowe, czyli to, gdzie byśmy się chcieli znaleźć. Wypatrywać warto kursów, certyfikatów, umiejętności, tego jest naprawdę masa w ofertach i często jest to pod kategorią wymaganych przez pracodawców. Ale jeszcze co do wymagań powiem parę słów. Po prostu warto patrzeć nie czy ja to mam, nie w kategorii widzę ofertę i to umiem, tego nie umiem, tego nie umiem, tylko okej, trzeba umieć to i takie certyfikaty się przydają. Wtedy patrzę na przykład na wymogi do certyfikatu i mam jasno napisane, co trzeba umieć, żeby ten certyfikat zdobyć. I nawet jeśli tego certyfikatu nie zdobędziesz, bo nie masz doświadczenia, to jesteś w stanie zacząć naukę w tym kierunku i już zdobywać jakąś wiedzę, którą możesz się pochwalić. Warto zweryfikować swoje kwalifikacje, czy są jakieś studia wyższe ukończone. To jest atut. Już nawet nie mówię o tym, jakie studia, ale po prostu studia dają nieco większe szanse na początku kariery, bo widać, że ukończone studia świadczą o tym, że człowiek jest wytrwały, bo przebrnął przez to wszystko, a przede wszystkim jeszcze pracę licencjacką czy inżynierską napisał.
Do tego trzeba dużo wytrwałości. Czy ma jakieś doświadczenia zawodowe? Praca na jakichś stanowiskach podobnych, w tym też wolontariaty, bo tak naprawdę też jest praca, tylko za darmo. Nabywa się w tym doświadczenia. Czy może jakieś kursy są ukończone na koncie, które mogą w jakiś sposób podnieść twoje kwalifikacje, pokazać, że masz jakieś umiejętności? Czy uczyłaś się we własnym zakresie, jakieś kursy, szkolenia, bootcampy, takie rzeczy? I może właśnie to jest ciekawe, bo warto wspominać o projektach, w których się brało udział, i to nie tylko te ukończone, porzucone, albo ty odeszłaś od projektu, to nadal to jest doświadczenie, to jest 6 miesięcy doświadczenia, którego nikt ci nie odbierze. I mając tą wiedzę, mając te informacje, to ci pomoże skalibrować celownik i znaleźć naprawdę braki. To, czego ci brakuje, żeby spełnić naprawdę wymagania danego stanowiska. Sprawdź, jak to się ma do tego, co umiesz i co wiesz, do tego, co pracodawca oczekuje. Bo być może miałeś błędne założenia, że pracodawcy by chcieli tego, ale tak naprawdę tutaj masz ofertę pracy na swoje stanowisko i jest coś innego wymagane, a tamtym ani słowa. Zwróć uwagę na charakter tych umiejętności, bo może nie będzie to praca czy doświadczenie właśnie stricte na takim stanowisku, ale to też będzie praca z klientem. To też będzie praca na przykład z upierdliwym klientem, powiedzmy na call center, na słuchawce. To jest bardzo ciężka praca, w której trzeba trzymać nerwy na wodzy. I to jest bardzo cenna umiejętność właśnie też dla pracodawców. Czy twoje zadania, które musiałaś robić, wymagają precyzji, może pracy właśnie z ludźmi, czy koordynowanie jakichś różnych procesów, zadań, ogarnianie wszystkiego, co tam się dookoła dzieje, a może w kółko trzeba było rozwiązywać jakieś problemy. To takie szczegóły mają znaczenie, ponieważ nie tyle ma wpływ to, co konkretnie robisz, tylko jaki to jest charakter tej pracy. To pomaga zbudować twój wizerunek jako osoby, w którą warto zainwestować, którą warto zatrudnić. I jeśli masz kwalifikacje, jeśli spełniasz to, co w ofercie jest wymagane, no to super, szukaj ofert na stanowisko i aplikuj, obserwuj podobne. To jest proces, który trzeba w kółko powtarzać. Ale jak nie masz, to ważne, nie patrz na to jako kompletną porażkę, po prostu się nauczysz. To w tej branży naprawdę wielu, wielu rzeczy po prostu da się nauczyć. Tu z niczym się nikt nie rodzi. Każdy z nas, każdy architekt, każdy programista dowiadywał się, jak napisać pierwszą zmienną, pierwszą klasę. Tak samo jak każdy menedżer czy każdy lider dowiadywał się, jak powiedzieć komuś, co powinien zrobić albo jak się zachować. Na szczęście w tej branży papier to nie wszystko. Pomaga, ale to nie wszystko. Bo ja na przykład nie mam. A bardzo dobrze mi idzie w pracy. A moim szefem był doktor filozofii. I to jest prawda. Ludzie ogólnie przeceniają to, co są w stanie zrobić w dzień, ale nie doceniają tego, co są w stanie osiągnąć w rok. Autora niestety nie jestem w stanie podać, bo według internetu to jest pół świata, ale to jest zdanie, które warto wziąć sobie do serca, ponieważ przez rok nauki po godzinę dziennie jesteśmy 350 godzin nauki do przodu. A patrząc z perspektywy dnia, no to godzinę się pouczyłaś i nic nie umiesz. Warto mieć to na uwadze, że gramy w grę długoterminową. Bo nawet jeśli nie masz umiejętności, nie masz kwalifikacji na stanowisko właśnie bardziej specjalistyczne, to możesz aplikować na mniej specjalistyczne, bo najważniejsze dla ciebie to znaleźć się w tym ekosystemie. Nie zgodzę się, Marcin, ale za chwilę do tego wrócę. Możesz aplikować na mniej specjalistyczne stanowiska, bo najważniejsze dla ciebie to po prostu być w tym ekosystemie, otaczać się ludźmi, którzy w tej branży siedzą, są w stanie ci pomóc, podać rękę, poprowadzić. I będąc wśród takich ludzi, z którymi możesz właśnie przebywać, którzy również są w tej technologii, wyciągają cię w górę po prostu.
Naprawdę jest takie powiedzenie, które mówi, że jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to powinno się zmienić pokój. I tak to działa w tym przypadku, bo wchodzisz do pokoju, w którym no, niekoniecznie jesteś najmądrzejszą osobą, aplikujesz na mniej specjalistyczne stanowisko, ale dzięki temu, że wszyscy dookoła są wyżej, to ty automatycznie też idziesz wyżej. Właśnie to, co mówiłem, warto się po prostu otaczać ludźmi z branży. Pamiętacie ten przykład właśnie z recepcjonistką, która została testerką. Ona nie miała jakiegoś technicznego zaplecza. Wszystkiego nauczyła się, po prostu zaparła się, postanowiła, że się nauczy i pomogło jej to, że wśród takich osób była. Ale jeśli cię odrzucą, to teraz ważne, dowiedz się po prostu, czego ci brakowało. Dużo osób, które zostały odrzucone przez jakieś firmy, nie pytają dlaczego. Nie pytają, czego im brakowało, czego powinny się douczyć. Po prostu, no cóż, trudno. Albo zaczynają przezywać firmę, naprawdę nie pytając, jaki jest powód tego, że odrzucili. Bo być może to nie jest problem z tobą, tylko była dużo lepsza osoba na to stanowisko. Miała większe doświadczenie, miała lepsze umiejętności. Być może spełnialiście wszystkie wymagania, tylko po prostu był ktoś lepszy. I kiedy dowiesz się, jeśli ci czegoś brakowało oczywiście, wiesz, czego nie wiesz, a to jest bardzo cenna wiedza, bo jeśli nawet nie wiesz, że czegoś nie wiesz, albo nie wiesz, czego nie wiesz, to nie masz pojęcia, gdzie teraz iść, nie masz pojęcia, co teraz zrobić. Dowiedz się, czego ci brakuje, dowiedz się, co musisz uzupełnić. Uzupełni tą wiedzę, a potem próbuj ponownie. Po prostu. I niestety, patrząc na stanowiska takie miękkie, patrząc na stanowiska właśnie typu service manager, project manager, które są nastawione na komunikację z innymi ludźmi, ciężko jest się na nie twardo wyuczyć. Jeśli za mało na nie umiesz, to tak naprawdę ciężko jest coś poradzić. No, trzeba spróbować poziom niżej i nabierać doświadczenia, bo pracując z ludźmi uczysz się, pracując z ludźmi po prostu uczysz się pracować z ludźmi i o to chodzi. I możesz tam już obrać swój kierunek i powoli piąć się właśnie po szczeblach tej kariery. To jest po prostu proces. To jest proces i twoje stanowisko jest wynikiem twojej ciężkiej pracy. Po prostu nie da się go kupić na telezakupach. To nie jest coś, co można sobie na Allegro wyklikać i przyślą do paczkomatu. Ale jak zwiększyć swoje szanse na rekrutacji? Przed aplikacją o pracę, to jest pierwszy etap. Zanim w ogóle wyślesz swoje CV, zanim wyślesz swoją aplikację, ogarnij swoje social media, bo szlachta nie pracuje, nie jest zabawną pozycją. To, jak się prezentujesz w social mediach, ma wpływ na to, jak ciebie postrzegają pracodawcy niestety, bo zanim przyjdziesz, to są po prostu ciebie ciekawi, chcą sprawdzić, kim jesteś, co sobą reprezentujesz. Sprawdź to, co udostępniasz i piszesz. I nie chodzi tutaj o cenzurę, o moderowanie tego, co możesz udostępniać, a co nie, ale zwróć uwagę na to, w jaki sposób to robisz. Jeśli łatwo się, że tak powiem, odpalasz i łatwo ci przychodzi wyzywanie innych ludzi w internecie, to może warto jednak przemyśleć swoje zachowanie, bo to nie jest atrakcyjna postawa w rynku pracy, gdzie na co dzień będziesz się spotykał z problematycznymi ludźmi, z problematycznymi osobami, klientami, nawet z członkami zespołu. I zachowując się w taki sposób, łatwo się odpalając na innych, możesz nie być świetnym materiałem na współpracownika. Poczytaj o firmie, do której aplikujesz. Czym się zajmuje, jakich ma klientów. Ja jestem winny tego grzechu. Nie poczytałem o firmie i przychodząc na aplikację, osoby, które mnie rekrutowały, wiedziały o mnie sporo rzeczy, miały moje CV, pewnie przejrzały moje social media, ale zapytali mnie, czy co wiem o firmie, do której aplikuję.
A ja się zaciąłem. Potrafiłem wymienić chyba tylko jednego albo dwóch większych klientów i jakiej technologii pracuję i tyle. I to było nieco głupie uczucie. Dlatego warto zerknąć. Takich dwóch, trzech, może do pięciu jakichś większych klientów, dowiedzieć się na przykład w jakich technologiach pracują, czym się zajmują, w jakich obszarach działają. To pozwoli ci nieco zaplusować naprawdę na rozmowie. I upewnij się, że twoje CV pasuje do stanowiska, na które chcesz się dostać. Bo to, co wiele osób robi, to ma jedno uniwersalne CV i wysyła je dosłownie wszędzie, niezależnie od stanowiska, na które próbuje się dostać, niezależnie od charakteru pracy, niezależnie od stanowiska, niezależnie od firmy, do której wysyła, ma jedno uniwersalne CV, które wysyła dosłownie wszędzie. I za chwilę w sekcji o CV opowiem, o co w tym chodzi. Patrząc na oferty pracy, warto pamiętać, że to jest lista życzeń i naprawdę nie musisz spełniać wszystkich wymagań. To jest obraz idealnego kandydata dla tej firmy. Ale jeśli zaproszą cię na rozmowę, to wtedy to jest twoje zadanie, żeby ich przekonać tak naprawdę. Warto pamiętać, że w ofertach pracy pojawiają się czasem jakieś certyfikaty, jakieś szkolenia. Właśnie tak jak ktoś na czacie przed chwilą wspomniał, że o latach pracy, ale rzadko się zdarza, żeby wszystkie te wymagania były tak naprawdę wymagane. To jest po prostu obraz idealnego kandydata, którego firma by chciała widzieć na tym stanowisku. Bo tak jak wspomniałem, w tej branży jest się w stanie dużo nauczyć w krótkim czasie. Na takim poziomie, żeby sobie radzić, a potem już jest tylko coraz lepiej. I teraz o CV chwilka, bo to jest twoja ulotka. Na pewno przechodząc gdzieś po mieście, czy pod uczelnią, czy przed jakimiś galeriami handlowymi, ktoś wam wręcza ulotki. I są te ulotki różne. Czasem zachęcają do przeczytania, zerknięcia okiem, co to jest, a czasem widzicie, że to jest jakaś niezbyt atrakcyjna wizualnie uloteczka, więc automatycznie od razu jest zgnieciona i wyrzucana do kosza. To jest ulotka, która ma sprawić, że dostaniesz zaproszenie na umowę. Zaproszenie na rozmowę. To jest twój dokument, który ma złapać oko rekrutera, która sprawi, że rekruter pomyśli, że możesz być dobrym kandydatem, że jesteś faktycznie zainteresowana tą pracą i warto ciebie zaprosić i chwilę porozmawiać. Zadbaj w tym o przede wszystkim brak błędów. To jest coś, o czym zapominam często, bo w ferworze dbamy o to, czy stanowisko jest ładnie opisane, czy wszystko jest wyrównane, czy czcionka jest taka sama i tak dalej, ale nie weryfikujemy literówek, bo im dłużej patrzymy na jakiś dokument i to jest widoczne wszędzie, nie tylko w przypadku CV, w dokumentach, w programowaniu, im dłużej patrzymy na jakiś tekst, tym mniej błędów literówek w nim dostrzegamy. Zadbaj o wygląd. Czyli po prostu zadbaj, żeby twoje CV było wizualnie atrakcyjne, żeby chciało się przeczytać, żeby chciało się zobaczyć, co tam jest napisane. I przechodząc do punktu trzeciego, zadbaj o przejrzystość i czytelność. To znaczy, zadbaj, żeby treść, którą umieścisz w samym CV, była na temat, była ładnie, spójnie opisana, była w jednej konwencji, a nie powiedzmy jedno stanowisko. Tutaj pracowałem w sklepie, a drugie stanowisko, moje zadania na tym stanowisku to były, powiedzmy, nie wiem, byłem kurierem. Zadbaj o to, żeby stanowiska były opisane w spójny sposób, bo to po prostu pomaga czytać, pomaga rozumieć to, co jest tam napisane. Zadbaj o to, żeby twoje dane kontaktowe się tam znalazły, bo chociaż teraz często firmy udostępniają specjalne formularze do składania aplikacji, to jednak zdarzają się sytuacje, kiedy rekrutacja jest po prostu poprzez wysłanie CV. Działają też na przykład programy poleceń w firmach, gdzie pracownicy przekazują CV do firmy, właśnie do swoich znajomych w firmie. I
kiedy na CV brakuje jakiegokolwiek kontaktu, czy numeru telefonu, czy danych kontaktowych, no to ciężko się skontaktować z tą osobą. Trzeba znowu uderzać przez pracownika do znajomego. I punkt piąty, o czym już wspomniałem, dopasuj swoje CV do oferty. Teraz o każdym z tych punktów. Jeśli nie jesteś w stanie dopilnować literówek w swoim CV, to w jaki sposób masz zadbać o cały system albo zespół? W jaki sposób jesteś w stanie dopilnować skomplikowanego systemu informatycznego, jeśli wysyłając swoją aplikację, swoją tak naprawdę wizytówkę, ulotkę, nie jesteś w stanie wyłapać literówek? Niektóre, tak jak wspomniałem, CV po prostu ładnie wizualnie wygląda, niech przyciąga wzrok, niech, bo wyobraź sobie sytuację, że rekruter dostaje 100, 200, 300 CV na jakieś stanowisko i po prostu ma taką całą listę, całą górkę dokumentów na biurku. Po prostu postaraj się, żeby twoje się jednak wyróżniało, żeby było estetyczne, ładne, żeby po prostu przyciągało wzrok. To nie jakimiś ostrymi kolorami, bo to wręcz nie, to tylko przyciąga uwagę, ale nie jest atrakcyjne wizualnie, ale niech będzie stonowane, ładnie pokolorowane, jeśli potrzeba, jakieś szablony, które są udostępniane przez Google, są świetnym przykładem, bo można je wziąć za darmo, dostosować do swoich potrzeb kolorystycznie i jest mnóstwo przykładów w internecie, więc nie musisz się zastanawiać, jak powinno wyglądać, jak tworzyć własne CV, nie musisz tego robić od zera, po prostu wykorzystaj któryś szablon. I nikt ci nie wytknie, że to jest CV z szablonu. Chodzi o to, żeby one było przejrzyste i czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy. I zadbaj o kolejność sekcji, bo kiedy projektujesz swoje CV, to warto jednak umieścić twoje doświadczenie zawodowe przed hobby albo przed umiejętnościami, bo to jest to, co najbardziej interesuje po prostu pracodawcę. Jeśli na pierwszym miejscu umieszczasz twoje hobby, potem umieszczasz szkołę, potem dopiero doświadczenie zawodowe, to nie daje wielu informacji pracodawcy. Jego najbardziej interesuje przede wszystkim właśnie co robiłeś, co robiłaś w swoim zawodowym życiu, gdzie się uczyłaś. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia zawodowego, no to wtedy tą rolę pełni twoje, prawda, twoja edukacja, twoje szkoły, twoje ukończone jakieś właśnie szkoły, jakieś uczelnie wyższe, czy nawet jakieś studium. Pomóż wyłapać istotne informacje właśnie rekruterom. Warto do tego stosować na przykład pogrubienia jakichś kluczowych słów. Ja na przykład w swoim CV stosowałem nieco powiększoną czcionkę do nazwy firmy i stanowiska i pogrubioną i potem mniejszą czcionką, już nie pogrubioną, normalną, opisywałem w kilku dosłownie słowach, co tam robiłem i w jakim czasie tam pracowałem. Często też w CV ostatnio się stosuje taki nagłówek, gdzieś przy imieniu i nazwisku jakichś danych personalnych stosuje się nagłówek, na przykład, że programista, albo tester, albo project manager, to też potrafi od razu pomóc ustawić ciebie w kontekście jakiegoś konkretnego stanowiska. Unikaj tworzenia opowiadań, ponieważ CV to nie jest książka. Rekruter nie wpisze tego na lubimy czytać, a chodzi mu o zdobycie konkretnych informacji, które są mu potrzebne. Czy spełniasz takie wymagania, czy masz jakieś potrzebne doświadczenie, czy warto ciebie zaprosić na rozmowę i z tobą porozmawiać. Naprawdę unikajcie tworzenia opowiadań, bo to nie jest miejsce, gdzie tworzycie dłuższe formy. Starajcie się to trzymać w raczej krótszej, właśnie po to, żeby utrzymać tą spójność, przejrzystość i czytelność. Kiedy widzicie ścianę tekstu, to nawet tego nie chce się czytać, ale jako rekruter niestety taka osoba musi i może nieco zaniżyć skalę, punktację za takie przedstawienie swoich informacji o sobie. I jak wspomniałem, powtórzę,
pamiętajcie, żeby podawać do siebie kontakt. To jest bardzo ważne. Nawet jeśli w formularzu do zgłaszania się do jakiejś pracy są pola mail czy telefon, dodawajcie w CV do siebie kontakt. Nie musi to na przykład być od razu numer telefonu, nie wszyscy chcą, ale maila warto. I jeśli chodzi o maila, warto też sprawdzić, jak wygląda ten mail, bo jakiś adres typu mati@buziaczek.pl czy inne dziwne nazwy brzmią nieco nieprofesjonalnie. Warto pomyśleć o jakimś właśnie imię i nazwisko, albo nazwisko i pierwsza litera imienia, albo na przykład wydać 10 zł miesięcznie na własną domenę, mieć na przykład kontakt@imienazwisko.pl. To też czasem jest stosowane przez różnych ludzi. I dopasuj treść CV do stanowiska, na które aplikujesz. Znaczy sprawdź, czy umiejętności, które podajesz, że umiesz, są faktycznie przydatne na stanowisku, na które aplikujesz. Bo jeśli aplikujesz na przykład na stanowisko recepcjonistki, to może ci się tutaj przydać prawo jazdy, ale jeśli chcesz zostać programistą, to może nie być umiejętność, która ma jakiekolwiek znaczenie w rekrutacji. Unikaj wypełniaczy tak zwanych właśnie na swoim CV, czyli nieistotnych dla stanowiska umiejętności. I tutaj właśnie mam na myśli, na przykład mam jakąś rangę w CS-ie albo w brawurowo jeżdżę Cinquecento, czy mam po prostu prawo jazdy jakieś. To w żaden sposób nie powie pracodawcy, że masz przydatną umiejętność. I sekcja hobby. Jeśli nie masz jakiegoś interesującego hobby, naprawdę ciekawego, które jest w stanie zainteresować, o którym jesteś w stanie parę minut poopowiadać, to po prostu pomij tą sekcję, bo hobby typu lubię film albo lubię taniec, czy oglądam seriale albo piłka nożna, czy sport, to jest hobby, które nic nie mówi, bo wszyscy czasem lubią obejrzeć jakiś dobry film, każdy lubi obejrzeć sobie jakiś fajny mecz, albo niekoniecznie w piłkę, ale inny sport. Po prostu jeśli twoje hobby nie jest w jakiś sposób ciekawy, to po prostu pomij tą sekcję, ona nie jest stałym elementem CV. No i właśnie chyba, że te hobby są ciekawe. Wspinaczka wysokogórska, czy nie wiem, co jeszcze można tutaj wymyślić. Właśnie jeden z moich znajomych w projekcie jest downhillowcem, zjeżdża po prostu, jeździ sobie rowerem po lasach, zjeżdża z górek i to jest ciekawe hobby, o którym już można parę słów powiedzieć. Inny znajomy z pracy ma takie małe figurki, robi rekonstrukcje jakichś bitew różnych historycznych. To jest typ hobby, który warto wpisać, bo jest się w stanie czymś człowieka zaciekawić, o czymś porozmawiać. Ale film, piłka czy muzyka może lepiej warto pominąć. I pamiętaj o klauzuli w CV. Klauzula w CV jest, nie zmienia się jakoś często, wystarczy wpisać klauzula CV i obecny rok, ale trzeba ją umieścić w CV, żeby po prostu firma, która dostanie twoje CV, mogła przetwarzać twoje dane, mogła zgodnie z prawem wykorzystywać informacje, które tam umieściliście, żeby po prostu pójść dalej z procesem rekrutacji. No i ostatni punkt, trzeci, rozmowa rekrutacyjna. To jest po prostu, każdy, kto oglądał Wilka z Wall Street, kojarzy tą scenę, sprzedaj mi długopis. To jest rozmowa, na której masz się po prostu sprzedać. To jest miejsce, w którym masz przekonać pracodawcę, że warto ciebie zatrudnić i nie warto na tym kłamać, bo to jest, pracodawca jest w stanie to po prostu wyłapać. Jeśli masz się spóźnić, to daj znać, bo to jest po prostu czas innych osób i warto go nie marnować. Jeśli wiesz, że się spóźnisz, to po prostu zadzwoń, napisz, daj znać, że się spóźnisz i to będzie zachowanie w porządku. Nadal spóźnienie się nie jest ok, ale ty zachowałeś się w porządku dla tej osoby. I zapamiętaj, z kim masz się spotkać.
Ja zdarzyło mi się, że nie wiedziałem, jak się nazywa osoba, z którą mam porozmawiać. Trochę głupie, jak na recepcji pytają, kogo chcesz, kogo zawołać, a nie jesteś w stanie podać nazwiska. I pamiętaj, że nie musisz wszystkiego wiedzieć. Rozmowa to nie jest miejsce, w którym masz się chwalić swoją wiedzą. Po części tak, ale to nie jest miejsce, w którym będziesz mówił wszystko, co tylko umiesz i oczekuje się od ciebie, że znasz odpowiedź na każde pytanie, ponieważ nie sprawdzają tylko twojej wiedzy, ale na pewno sprawdzą twoje CV. To, co oprócz wiedzy sprawdzają, to to, jak reagujesz na różne sytuacje, na różne zagadnienia, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić. Mogą ci rzucić nawet dużo wiedzę z dużo wyższego poziomu i chcą po prostu zobaczyć twoją reakcję, twój tok myślowy, jak myślisz, jak łączysz fakty, jak kojarzysz to wszystko. I zadawaj pytania. Zadawaj pytania, ponieważ to jest bardzo istotny element, ponieważ to pokazuje twoją ciekawość, to pokazuje twoje zainteresowanie tematem i zadając pytania pokazujesz, że chcesz wiedzieć więcej, że chcesz rozwiązywać jakieś problemy, że chcesz poznać trochę lepiej to, w czym będziesz pracować, to, co będziesz robić. A jeśli się stresujesz, po prostu powiedz to na głos, bo to potrafi bardzo dobrze rozładować sytuację, tak naprawdę rozładować napięcie, bo no każdy się stresuje tak naprawdę na rozmowach rekrutacyjnych, szczególnie w pierwszych zawodach, w pierwszej pracy. To jest bardzo stresujące i kiedy to powiesz, to raz, że pokażesz się od ludzkiej strony i rozładujesz napięcie, to dasz też znać, że możesz trochę być, trochę spięty właśnie przez to, i dzięki temu mogą osoby, które cię rekrutują, mogą na ciebie nieco przychylniej patrzeć. Po prostu, tak po ludzku. To są ludzie, którzy chcą cię poznać, chcą zweryfikować, czy z tobą będzie się dobrze pracowało, czy będzie miło mieć ciebie w zespole. I jeśli chcesz nieco więcej wskazówek odnośnie umiejętności, certyfikatów zebranych z różnych ofert i stanowisk pracy, to znajdziesz to pod tym adresem, znajdziesz też ten adres w opisie. itmindacademy.com/wskazówki. Tam zebrałem na kilka stanowisk właśnie jakieś umiejętności, które powtarzają się w ofertach, jakieś certyfikaty, które często wymagają pracodawcy. Może w jakiś sposób ci to pomóc przygotować się do pracy. I po prostu próbuj, bo to na tym polega. Trzeba próbować, aż się uda, a jak już się uda, to będzie już z górki. No dobra, przebrnęliśmy przez tą część mniej techniczną, ale skąd się tak naprawdę uczyć Salesforce'a? Skąd zdobywać wiedzę o samej platformie? Przede wszystkim szukaj stażów i praktyk, akademii i aplikuj. I tutaj pojawiło się pytanie właśnie o to, że wymagają 2-3-letniego doświadczenia. Jeśli aplikujesz na stanowiska juniorskie, może się tak zdarzyć, chociaż nie w każdej ofercie tak jest. I twoim punktem wejściowym były właśnie staże, praktyki i akademie, ponieważ to jest miejsce, w którym po prostu uczysz się pod okiem praktyków, którzy lubią uczyć, sami się zgłaszali do uczenia innych ludzi i chcą to po prostu robić. Co więcej, oni patrzą na ciebie jak na osobę, która może wylądować w ich projekcie, więc im tym bardziej zależy, żeby ciebie solidnie przygotować do stanowiska, na które aplikowałaś. Drugą opcją do nauki Salesforce'a to jest właśnie Trailhead. To jest platforma dostarczana przez Salesforce'a i tutaj pokażę nieco więcej. Można tutaj założyć za darmo konto. Będzie trzeba podać chyba nazwę firmy i stanowisko, czy swoją relację z Salesforce, to można wybrać dowolną opcję. Potem można zmieniać i to nie jest jakieś istotne. I zakładając konto, mamy dostęp do właśnie oficjalnej platformy Salesforce'a do nauki. I to, co to jest świetne, to można wejść w, powiedzmy, moduły w zakładce nauka i znaleźć pojedyncze moduły, które nas interesują, pojedyncze zagadnienia z platformy, które chcielibyśmy lepiej poznać. I powiedzmy, że chcemy czegoś na poziomie podstawowym do dewelopera. I mamy tutaj różne pojedyncze moduły, pojedynczych funkcjonalności,
które możemy przerobić. Powiedzmy, że chcemy podstawy Apexa, czyli języka programowania w Salesforce i baz danych. I mamy tutaj podział na kilka mniejszych lekcji. Wykonując każdą z nich, przechodząc przez cały moduł, dostajemy odznakę i punkty. I każda lekcja ma albo na końcu quiz, albo wyzwanie. Tutaj akurat mam dwa wyzwania. Jest to albo w formie pytań i odpowiedzi, gdzie po prostu po przeczytaniu materiału, po zapoznaniu się z materiałem, zaznaczamy odpowiedzi, które uważamy, że są poprawne i po prostu sprawdzamy. Po ukończeniu tego dostajemy punkty, dostajemy odznaki i idziemy do przodu. Albo właśnie zadania, że mamy jakąś prostą rzecz do wykonania na darmowym orgu, który tworzymy właśnie za darmo w Trailheadzie. I kiedy to zrobimy, sprawdzamy sobie wyzwanie, możemy zweryfikować, czy to, co zrobiliśmy, jest poprawne, zgodne z założeniami, czy nie. Drugą rzeczą, która jest świetna, to są ścieżki. Ścieżka to jest jakaś ilość modułów ułożona pod konkretną rolę albo pod konkretne, naprawdę pod konkretny cel. Tak jak na przykład tutaj mamy ścieżkę, która ma nas wspomóc w osiąganiu swoich celów w Education Cloudzie, ale my szukamy czegoś dla programisty na podstawowym poziomie i mamy tutaj ścieżkę Developer Beginner. I wchodząc w tą ścieżkę, mamy tutaj tak naprawdę kilkanaście modułów, które mają nas za zadanie wprowadzić od podstaw, przeprowadzić przez cały proces, żebyśmy się zapoznali z różnymi zagadnieniami z Salesforce'a właśnie, tak żeby pod koniec już mieć jakąś konkretną wiedzę, mieć jakiś konkretny zestaw umiejętności i sobie w podstawowych rzeczach radzić. Jednak to, co powinno Ciebie najbardziej interesować w ramach nauki, to super badge, ponieważ one mają dużo większą wartość niż podstawowe odznaki, które zdobywamy za każdy z modułów. Ponieważ wchodząc jako, powiedzmy, developer, mamy odznakę Apex Specialist. I wchodząc na tą odznakę, widzimy, że żeby ją dostać, znaczy żeby w ogóle do niej podejść tak naprawdę, musimy wykonać cztery poprzednie moduły i w tych modułach poznamy podstawy, poznamy funkcjonalności, poznamy możliwości platformy, właśnie w tym przypadku od strony Apexa. I kiedy przejdziemy przez te moduły, mamy odblokowany Apex Specialist i w tym przypadku dostajemy biznesowy opis, co klient by chciał uzyskać, jakie są przykłady użycia rozwiązania, które będziemy budować, jakieś techniczne wymagania, opisy i potem mamy listę, tutaj tego nie widać, bo nie mam odblokowanej odznaki, ale mamy listę pojedynczych celów, które mamy osiągnąć. Czyli możemy mieć na przykład całą tą odznakę podzieloną na 5 czy 10 pomniejszych punktów, które musimy zweryfikować, czy poprawnie zostaną wykonane. I kiedy wszystkie poprawnie wykonamy, dostajemy tak zwanego właśnie super badge'a, którym już możemy się pochwalić na rozmowie, bo standardowe oznaki można i punkty można nabijać ile się chce, ale robiąc te specjalne odznaki, no już można pokazać, że co nieco się tego Salesforce'a liznęło, że co nieco się już tego Salesforce'a umie i zna. I tych super badge'y jest wiele, można popatrzeć zależnie od stanowiska tak naprawdę, na które chcielibyśmy uderzyć. Na przykład Salesforce Administrator ma tutaj kilka super badge'y i każdy z nich jest oddzielnie wykonywany. Każdy super badge są też połączone w supersety tak naprawdę, czyli kilka super badge'y buduje jeden superset i on jest nastawiony na jakiś kontekst właśnie. Tak jak tutaj w tym przypadku mamy administrację, w tym przypadku mamy App Builder, czyli budowanie aplikacji właśnie przez narzędzia low no code jako administrator. Tutaj mamy jakiś superset od billingu.
i warto skupić się właśnie na super badge'ach, ucząc się platformy. Przerobić te ścieżki podstawowe i skupić się potem na super badge'ach, żeby móc się już nimi pochwalić, móc podać link do swojego profilu na Trailheadzie i pokazać, że coś faktycznie umiecie. No i jeszcze trzecie miejsce, w które warto zajrzeć, to są certyfikacje. I chociaż na początku ścieżki certyfikacje nie są waszym celem, ponieważ do tego trzeba mieć jednak doświadczenie w platformie, pracować z nią, to co warto zrobić, to wejść na jakąś konkretną certyfikację, powiedzmy platform dewelopera 1 i zobaczyć, jakie są wymagane zakresy wiedzy do tej konkretnej certyfikacji, żeby zdobyć ten certyfikat, co warto, co nawet nie warto, co po prostu trzeba umieć. I to jest absolutny numer dwa, jeśli chodzi o naukę platformy. No dalej tak naprawdę już jest internet. Internet to jest miejsce, w którym naprawdę znajdzie się każdą wiedzę. Ludzie bardzo chętnie dzielą się wiedzą w IT, bardzo chętnie przekazują swoją wiedzę i informacje. Tylko ciężko jest polecić jakieś konkretne. Jest z najbardziej znanych, na przykład jest sfdc99.com, jest na przykład SFDC Panther, jest Apex Hours, są kanały na YouTubie, nawet znalazłem film, który trwa 9 godzin i według opisu, niestety nie oglądałem go całego, według opisu po tych 9 godzinach będę w stanie pracować w Salesforce, będę umiał Salesforce'a. I szukając właśnie takich blogów, takich YouTube'owych kanałów czy innych źródeł, po prostu szukamy swojego wirtualnego mentora, z którym przechodzimy tą naszą ścieżkę. Ale jeszcze lepszą opcją jest po prostu zapytać kogoś, kogo znamy, kto już pracuje w branży, kto już ma jakieś doświadczenie, bo od wirtualnego mentora jest właśnie żywy, z tym, z którym możemy porozmawiać i jest w stanie dostosować swoje rady do naszych potrzeb. Czy taką samodzielną naukę można wpisać? Masz na myśli Trailheada? Czy kursy? Nie kursy, tylko internet? Krzysiu? Bo jeśli chodzi o Trailheada, to jak najbardziej, bo jesteś w stanie podać link do swojego profilu na Trailheadzie i tam człowiek rekruter jest w stanie wejść i zweryfikować, czy faktycznie masz jakieś tam odznaki, masz jakieś super badge, przeszedłeś jakąś ścieżkę i to działa jak najbardziej na twój plus. Z treściami z internetu jest nieco ciężej, bo nie masz jak udowodnić, czy faktycznie przeszedłeś tą ścieżkę, czy faktycznie umiesz to, co twierdzisz, że umiesz. A Trailhead jak najbardziej tak, bo to jest weryfikowalne tak naprawdę. I jeśli pochwalisz się czymś, że umiesz, podasz link do profilu swojego na Trailheadzie, rekruter to sprawdzi, ale potem na rozmowie będziesz musiał to obronić, więc warto faktycznie umieć to, czym się chwalisz. Wracając, są jeszcze kursy online i kursy online są, za chwilę do tego Jakub wrócę, kursy online są inwestycją wartą rozważenia. Ja sam korzystam z kursów online w różnych dziedzinach, nie tylko w IT. Są na przykład takie platformy jak Udemy, jak Pluralsight, jest tak naprawdę mnóstwo z tych platform, które oferują różne kursy, różne zakresy wiedzy. I choć staże, akademie i praktyki są świetnymi rozwiązaniami, to niestety ciężko jest się dostać. Tutaj macie zrzut z ostatniej rekrutacji na Akademię Craftware. Ktoś na czacie widziałem, wspominał, że próbuje znaleźć staż.
przykro mi to mówić, ale to może być powód, dla którego ci się nie udało, bo jeśli zwrócicie uwagę, to jest 1300 CV. Prawie 1300 osób chciało dostać się na Akademię Craftware, w której zostało przyjęte 18 osób. I to jest 1,4%, niecałe 1,4%. Jest bardzo ciężko się dostać. I nawet osoby, które wiem, że aplikowały, osoby, które mają solidne podstawy, mają solidne umiejętności, po prostu się nie dostały, bo byli lepsi kandydaci. Trailhead, jak wspomniałem, to jest skarbnica wiedzy. To moje pierwsze dwa tygodnie tak naprawdę pracy w Salesforce to był Trailhead i przez to wiem, że po kilku dniach jest śmiertelnie nudny. I tak też mówią, tak też rozmawiałem z kilkoma osobami po akademii, które niestety, ale musiały zrobić kilka modułów Trailheada i to były właśnie pierwsze dni akademii. I zgadzają się, że to jest po prostu śmiertelnie nudne, ale też trzyma cię w bezpiecznej piaskownicy. To jest tak zaprojektowane, żeby na pewno przejść ten moduł, ten trail, tą ścieżkę. I nawet jeśli popełnisz błąd, to podpowiada ci, co mogłeś zrobić źle, co mogłeś zrobić źle i mówi, jak to naprawić, żeby na pewno przejść tą ścieżkę i żeby było OK. A jeśli chodzi o materiały w internecie, jak wspomniałem, jest ich masa. Jest ich aż za dużo i wcale nie są złe, tylko najpierw trzeba je znaleźć, odfiltrować ziarno od plew, znaleźć te, które faktycznie mają wartość, faktycznie są w stanie ci pomóc, bo w internecie może publikować każdy, upewnić się, że są aktualne, bo zdarzało mi się trafiać na blogi, które były tworzone 10 lat temu i nijak nie są aplikowalne do tego, co ja potrzebuję teraz. Niestety. I często właśnie na YouTubach, na blogach jest przekazywana wiedza taka dogłębna, konkretne zagadnienie omawiane. Oczywiście są też takie, które po prostu chcą przetłumaczyć, przeprowadzić przez jakąś drogę, ale trzeba wyłapać, co jest niezbędne tobie na początku kariery i ty koniecznie musisz to wiedzieć na etapie szukania pierwszej pracy. I na koniec jeszcze trzeba sobie tą wiedzę uporządkować, bo często jest rozsiana po różnych artykułach, po różnych seriach, po różnych blogach, po różnych kanałach. I najlepszą alternatywą dla ciebie jest właśnie kurs, który by cię przeprowadził przez jasno określoną ścieżkę. I dla deweloperów, dla osób, które już znają podstawowe podstawy programowania, mam taką propozycję kursu, który stopniowo będzie cię wprowadzał właśnie w kolejne zagadnienia w taki sposób, żeby najpierw zbudować solidne podstawy i ułożyć wiedzę, żeby na rozmowie rekrutacyjnej zamiast tego, czyli bałaganu, po prostu wiesz, ale nie bardzo jesteś w stanie skategoryzować to wszystko, poukładać, żeby zamiast tego mieć to. I właśnie dlatego dla osób, które mają podstawowe umiejętności programowania, które wiedzą, z czym to się je, o co w tym chodzi, zbudowałem kurs Fundamentów Salesforce, który bazując na doświadczeniach, które zdobyłem właśnie ucząc i w akademii, prowadząc szkolenia dla firm, zbudowałem kurs, który ma za zadanie przeprowadzić się przez proces nauki, przez proces z miejsca, w którym mówią ci, że nic nie wiesz, nic nie umiesz, do miejsca, w którym rekruter do ciebie dzwoni i mówi, że jesteś spoko kandydatem, że chcemy w ciebie zainwestować, chcemy cię zatrudnić. I nauczysz się podstaw z platformy, które pozwolą ci zacząć programować w Salesforce, budować rozwiązania biznesowe w Salesforce. Poznasz podstawy teoretyczne, właśnie obiekty, zapytania Sokul, Apexa, czyli język programowania i związane z nim tematy typu triggery, operacja synchroniczna czy testy. Poznasz frontendowe technologie Visual Force, Aura Components, LWC i narzędzia no i low code, które mimo że jako programiści naszym zadaniem jest pisać kod, tak naprawdę naszym zadaniem jest budować rozwiązania. I Salesforce udostępnia kilka różnych narzędzi, które potrafią
właśnie rozwiązywać biznesowe problemy bez pisania żadnego kodu. Poznasz temat integracji i bezpieczeństwa w Salesforce, żeby zabezpieczać rekordy i obiekty i pola przed niepowołanymi oczyma. Dodatkowo jest jeszcze narzędzie Ant, które pozwala ci zarządzać tym kodem, wyciągać twoje rozwiązania ze środowiska i wdrożyć je na inne środowisko. Trzymać je oczywiście w gicie. I dodatkowo na koniec jeszcze wrócimy do tematu rekrutacji, żeby podpowiedzieć ci, jak jeszcze efektywniej sprzedać siebie jako początkującego programista, jako osobę, która chce zostać specjalistą. I każdego tygodnia będziesz dostawać dostęp do kolejnych modułów ułożonych w taki sposób, by wdrożyć cię od ogółów do szczegółu. Czyli najpierw poznasz podstawy, informacje, które musisz wiedzieć i stopniowo będziemy poznawać coraz to bardziej szczegółowe zagadnienia, coraz bardziej szczegółowe informacje, żeby to wszystko było ułożone. I nie zostaniesz w tym bez pomocy, ponieważ dostaniesz dostęp do grupy wsparcia, czyli grupy innych kursantów, osób, które zdecydowały się na ten kurs, żeby przejść go razem z tobą. W grupie wsparcia również będę ja i inni mentorzy. Cotygodniowy live ze mną i zaprzyjaźnionymi programistami, gdzie będziesz mógł omówić swoje zagwozdki, zadać pytania, przegadać jakieś tematy i dostaniesz też rok dostępu do materiałów, ponieważ rok to jest aż nadto, żeby wchłonąć tą wiedzę i znaleźć swoją pierwszą pracę. Jaka jest wartość takiego kursu? Dziesiątki godzin nagrań, które idąc na jakieś szkolenia, bootcampy, masz raz. Tutaj będziesz miał dostęp na wyciągnięcie ręki. Minimum 20 spotkań live, na żywo z mentorami. I ta kwota jest naprawdę powiększona o każdego mentora, który dołączy. Ja będę się starał, żeby dołączyli inni koledzy programiści, którzy pracują ze mną w firmie. Możliwość wyróżnienia się tak naprawdę podczas rekrutacji, bo móc wpisać, że samodzielnie ukończyłeś jakiś kurs, zrobiłeś, czy właśnie tak jak rozmawialiśmy o Trailheadzie, że umieszczając swoje osiągnięcia na Trailheadzie, wyróżniasz się i pokazujesz, że miałeś inicjatywę, że nie czekasz, aż do ciebie przyjdzie, ale bierzesz sprawy w swoje ręce i poświęcasz swój własny czas, mimo że ci nikt za to nie płaci i chcesz się tego faktycznie nauczyć. I grupa wsparcia, która wesprze cię w nauce i sam uczestnicząc w różnych kursach wiem, jak duże ma znaczenie możliwość porozmawiania z innymi osobami, które przechodzą ten sam proces, co ty. I to jest kwota z tych sztywnych wartości wymienionych. Tak naprawdę możliwość właśnie rozmawiania z innymi ludźmi, dyskutowania i omawiania różnych rozwiązań jest dużo, dużo więcej warta i czas każdego mentora, który ma za sobą lata doświadczenia, lata rozwiązywania problemów, poznawania platformy jest dużo, dużo bardziej, dużo więcej warta. Ale kurs sam w sobie kosztuje dużo mniej. Czy dużo mniej to jest 2000? Nie. Kurs jest jeszcze tańszy. Czy kosztuje 1000? Chciałbym, ale też nie. Kurs kosztuje 497 zł i to jest cena edycji VIP. Edycji VIP dlatego, że to jest pierwsza edycja kursu. Nikt wcześniej tego kursu nie ukończy, ponieważ on jest w trakcie tworzenia. Tak naprawdę pracując nad nim masz też wpływ na to, jak będzie ostatecznie wyglądał. I moduły są udostępniane, kolejne moduły są udostępniane każdego tygodnia. I cena nigdy nie zmaleje. To ci mogę zagwarantować, to ci mogę obiecać. I mogę ci też obiecać, że na pewno będzie droższy. I dlaczego teraz taka mała cena? Bo to jest, to może wydawać się podejrzane, ale z tego powodu daję ci gwarancję 30 dni na zwrot kosztów. Jeśli z jakiegoś powodu ci się nie spodoba, stwierdzisz, że nie trafiam do ciebie, mój sposób nauczania, mój sposób przekazywania wiedzy jest nie dla ciebie, nie interesuje się to, piszesz do mnie, ja ci zwracam pieniądze, zapominamy o sprawie, no hard feelings. I to jest mój wyraz wdzięczności za okazanie mi zaufania.
Jak powiedziałem, to jest pierwsza edycja kursu. I w ten sposób chcę wyrazić wdzięczność osobom, które stwierdziły, że po prostu dadzą mi szansę i mi zaufają. Więcej informacji znajdziesz na itmindacademy.com/fundamenty. Tam jest stronka, na której masz podane moduły, jakie informacje ci czekają, nieco więcej detali odnośnie samego kursu. A ja tym akcentem dziękuję ci bardzo za to, że dotrwałeś do końca. I mamy czas na pytania. I przejrzę teraz czat, bo pisaliście jakieś pytania. Wejdźmy sobie tutaj. Pa. Zacznę od pierwszego pytania, jakie się pojawiło, kiedy mi wyskoczył Steam. Marcinie. Możemy ogrywać CS-a, ale jestem teraz słaby. Bo dawno nie grałem w nic. Czy będzie dostępne nagranie? Tak, będzie dostępne nagranie. Jak najbardziej. I tutaj od Marcina pytanie. Obecnie wymagania juniora to 2-3 lata doświadczenia komercyjnego. To jest ciężki temat, ponieważ są firmy, które jako juniora rozumieją osobę, która zaczyna w branży, czyli taki powiedzmy krok po stażyście, krok po praktykancie. Ale są też firmy, które trzymają wyższy poziom i dla nich junior to jest na przykład coś, co jest dla innej firmy już takim standardowym midem, takim człowiekiem, który wie, co robi, wie, jak się porusza. I te określenia tak naprawdę junior, mid, senior, ciężko wyznaczyć jakieś sztywne ramy, ciężko wyznaczyć jakieś twarde wskaźniki, kiedy jesteś już juniorem, kiedy jesteś już midem, a kiedy seniorem. I może się zdarzyć, owszem, może się zdarzyć, że firmy będą wymagały właśnie, tak jak wspomniałeś, 2-3 lata doświadczenia. Ale to, co możesz ograć w tym przypadku, to spróbować zbudować jakiś własny projekt na podstawie twojej wiedzy. Nie musi być dokończony, nie musi być idealny, nie musi być dopięty. Ważne, żeby był w jakimś stopniu dowieziony i żeby pokazywał twoje umiejętności. Dlatego na przykład dobrym atutem jest pokazywanie jakiegoś linka do swojego GitHuba czy GitLaba w repo, żeby pokazać po prostu swój kod. I rzadko wtedy jest jakoś oceniane pod względem jakości, czystości kodu, tylko po prostu patrzą ogólnie, czy to, co budujesz, ma sens, czy te rozwiązania, które implementujesz, są w miarę takie wydajne, przystępne, fajnie napisane, pomyślane, ale nadal mają w głowie rekruterzy to, że aplikujesz właśnie na młodsze stanowisko. I to jest od Anny, zgadza się z Marcinem. To jest właśnie to, co mówiłem. Ja sam pracując w mojej pierwszej pracy, wtedy było w Atosie jako utrzymanie, byłem specjalistą do spraw utrzymania i wsparcia systemów informatycznych. Miałem znajomych, którzy poszli do takiej jednej firmy i tam właśnie junior to był taki mid, może nawet już troszkę senior w firmie, w której obecnie pracowałem. To jest po prostu bardzo zależne od, to jest bardzo zależne od firm naprawdę, bo to one sobie ustalają ten zakres, kto kiedy jest kim na tym szczebelku. Jeśli szukam stażu w IT, to też muszę przygotować kilka CV pod kilka stanowisk, które mnie interesują. Czy skoro to dopiero staż i tych umiejętności nie ma za dużo, to mogę wszystko upchać w jedno CV. To zależy, jakie to są stanowiska, bo jeśli aplikujesz na podobne stanowiska, no to jak najbardziej, to samo CV, no nie masz tam czego zmieniać. Ale jeśli te stanowiska na przykład różnią się zakresem obowiązków i zadań, to warto sprawdzić, czy
zakres zadań z jednego stanowiska odpowiada temu z drugiego stanowiska. No i oczywiście jak nie masz za bardzo czego wpisać w tym CV, no to po prostu warto napisać tyle, ile możesz. Nadal dbając o to, żeby to było w miarę spójne, w miarę zwięzłe, żeby po prostu pokazać twoje umiejętności, co potrafisz, co wiesz. Bo po prostu masz na przykład za mało doświadczenia albo za mało wiedzy, żeby jakoś to filtrować. I jest takie... Można zauważyć w świecie IT taki trend, że na początku kariery stara się zrobić jak najbardziej obszerne CV, jak najwięcej umiejętności wpisać. W ogóle początkujący, ja też to robiłem, to robienie takich rankingów, że na przykład umiem Pythona w 80%, to jestem w 80% specjalistą Pythona, nie? Albo powiedzmy umiem Oracle'a na 50%, tylko ta informacja kompletnie nic nie mówi. Ale tak, jak zaczynasz, jak szukasz swojej pierwszej pracy i po prostu nie masz się czym pochwalić, no to jak najbardziej warto wypisać te umiejętności, które ci mogą pomóc. Czy mail wygląda profesjonalnie? Michał, tak średnio bym powiedział. Ale jest lepsze niż coś tam buziaczek.pl czy tam gruby Mati. Elo.pl. Czy taką samodzielną naukę można wpisywać w CV? Już o tym wspomnieliśmy właśnie, to było odnośnie Trailheada. Jak najbardziej, właśnie o to chodzi, że robiąc na Trailheadzie, to jest wszystko odnotowane w systemie, to nie jest tylko twoje słowo, że umiesz, tylko Trailhead jasno mówi, że ten moduł wykonałeś, tą ścieżkę przeszedłeś i jesteś w stanie udowodnić to po prostu podając link do profilu. Ale dodatkowe plusy właśnie będziesz zdobywał, nie robiąc tylko odznaki punktów na ilość, bo ja mam śmiesznie małą ilość chyba punktów i odznak. Chyba z 68 mam odznak, a pracuję 4 lata. Ale większe znaczenie mają super badge, bo właśnie tam dostajesz jakiś mini projekcik, jakieś zadanie do wykonania, opisane biznesowe wymagania, mniej więcej jak to ma wyglądać. I musisz teraz zmienić, jak to zaprogramować, jak to zrobić. Więc skupiałbym się raczej na superbadge'ach, bo one już sprawdzają twoją umiejętność analizowania wymagań, twoją umiejętność budowania rozwiązań. Co poleciłbym dla testera z Trailheada? Ścieżkę administracyjną, zdecydowanie. Ścieżka administracyjna jest chyba najbardziej uniwersalną, ponieważ czy deweloper, czy architekt, czy konsultant, czy tester, czy właśnie admin, no muszą się sprawnie poruszać po orgu, muszą sprawnie konfigurować, modyfikować, dostać się do danych, które potrzebne, przestawić trzeba i ścieżka admina tak naprawdę jest dobra dla każdego. I nawet będąc testerem, mając właśnie ścieżkę admina i dodatkowo może jakiś super badge z kategorii adminowych, po prostu plusujesz, bo one są spoko. Od Marcina pytanie. A czy nie jest tak, że branża IT jest już przepełniona juniorami i ludźmi bez doświadczenia? Odpowiem najpierw na pierwszą część. Czy jest przepełniona? Nie powiedziałbym, bo widzisz, nabierając doświadczenia, to widać szczególnie właśnie po akademiach, kiedy masz przypływ nowych juniorów do projektu, do pracy, to ci bardziej doświadczeni mają więcej czasu, żeby się zająć poważniejszymi tematami, a juniorzy przejmują te, powiedzmy, no banalne, chociaż to jest trochę zbyt mocne chyba określenie, no te prostsze zadania, na których mogą się świetnie nauczyć, którymi za dużo nie zepsują, nie rozwalą i powoli można im stopniowo przekazywać te bardziej złożone, bardziej programistyczne i skomplikowane zadania, a w tym czasie ci seniorzy i midzi mogą zajmować się wyższymi problemami, nieco bardziej skomplikowanymi. Problem jest wtedy, kiedy jest tych juniorów za dużo właśnie w firmie, bo
Nie jestem w stanie podać konkretnych proporcji, ale są gdzieś w internecie krążą takie proporcje, ile powinno być juniorów na seniora i na mida, bo w pewnym momencie już przestaje ten człowiek się zajmować problemami, przestaje rozwiązywać właśnie zadania, bo zaczyna się zajmować tymi juniorami i wtedy już jest średnio. Więc to już jest naprawdę w gestii firmy, żeby dbała o ten balans, pilnowała tej proporcji. I teraz programowanie stało się bardzo modne, jest masa bootcampów. Tak, niestety jeszcze istnieje taka wizja, że praca w IT to jest programowanie, dlatego starałem się w tej nieco nudniejszej części przedstawić właśnie różne zawody, które są nadal uznawane za pracę w IT, żeby zmyć tę wizję, że praca IT to jest programowanie albo na początku testy, bo tego jest dużo więcej i rozmawiając z ludźmi spoza branży, dużo osób nie zdawało sobie sprawy z tego, ile jest zawodów właśnie poza programowaniem, poza testingiem. I jest masa bootcampów, no niestety jest, coraz więcej osób oferuje jakieś bootcampy, które sprawią, że będziesz idealnym programistą. Trzeba na nie uważać, szukać takich z dobrą renomą, dobrymi opiniami. Aczkolwiek u mnie w projekcie jest magister psychologii, która po chyba rocznym bootcampie właśnie przyszła do nas i teraz jest świetną programistką, radzi sobie bardzo dobrze. Więc tu nie można od razu powiedzieć, że wszystkie bootcampy, wszystkie kursy, wszystkie takie programy, za które trzeba zapłacić i które mają cię wprowadzić, że są złe. No nie są. Nie są, tylko trzeba dobrze zweryfikować. Ale czy jest modne? No owszem, bo programistów cały czas się przedstawia jako tych, co zarabiają kupę hajsu, tylko nikt nie wspomina o tym, że to jest praca z ciągłym rozwiązywaniem problemów. Do tego COVID spowodował, sporo ludzi IT straciło pracę i to ich ludzi z doświadczeniem trzeba w pierwszej kolejności usuwać. No tak, tak, owszem, to się zgadza, sporo osób straciło pracę, ale też straciło pracę z innych branży i to jest normalne, że firma chętnie przyjmie kogoś doświadczonego z prostego powodu, firma zatrudniając człowieka chce zarabiać, bo taki programista jest dla firmy sposobem na robienie pieniędzy, nie? Firma to jest po prostu biznes, to chodzi o robienie pieniążków. A każdy pracownik tak naprawdę, którego firma zatrudni, przez jakiś czas jest kosztem. Każdy. Po prostu im wyższy poziom, tym szybciej się wdroży. Na przykład będzie kosztem przez 2 tygodnie, a jak jesteś kompletnie zieloną osobą, wchodzisz do branży, to potrafisz być po prostu kosztem przez kilka miesięcy, zanim już będziesz samodzielną osobą, na którą nie trzeba będzie inwestować, poświęcać czasu tak, żeby trzymać nad tobą pieczę. I trzeba mieć na uwadze, że no, to jest nieuniknione, że najpierw znajdą zatrudnienie osoby, które po prostu są w stanie na siebie zarobić. Bo zatrudnianie juniorków i młodszych osób to jest naprawdę inwestycja firmy. Oni w ciebie inwestują, wkładają w ciebie pieniądze przez jakiś czas, żebyś ty z czasem stała się samodzielną osobą. Po prostu. Dev w każdym zadaniu musi napisać testy do napisanych klas. W Salesforce testy akurat są bardzo, bardzo ważną sprawą, ponieważ Salesforce nie pozwala wdrożyć się na produkcję, jeśli nie masz odpowiedniego pokrycia. To jest na poziomie 75%. 75% twojego kodu musi być pokryte, żeby kod, który napisałeś, wszedł na produkcję. Na niższe jakieś sandboxy deweloperskie, preprodowe wejdzie, ale na produkcję nie wejdziesz. Dlatego akurat w przypadku Salesforce'a na testy jest duży nacisk. Co niestety też uderza w jakość tych testów, bo zdarzają się ludzie, którzy piszą, żeby pokryć, a nie żeby przetestować funkcjonalność, niestety. Jestem po stacjonarnym kursie na Java Developera. Z braku doświadczenia komercyjnego. Wiesz co? Może być tego powodem to, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że
po prostu jest, dużo osób straciło pracę i firmy chcą chętnie zatrudnić doświadczonych ludzi, ale rozglądałbym się na twoim miejscu właśnie za stażami, akademiami, praktykami, bo jeśli już przeszedłeś bootcamp, przeszedłeś jakąś akademię, umiesz programować, znasz podstawy, to no zabłyśniesz na tych akademiach, na tych praktykach, bo będziesz poziom wyżej, ale po tych 3 miesiącach, powiedzmy, chyba standardowy okres jest 3 miesiące, raczej będziesz miał zapewnioną pracę, bo po prostu będziesz najlepszą osobą na tej akademii, na tym stażu. To miałem na myśli, mówiąc, że warto czasem zrobić krok do tyłu, bo ja osobiście zmieniłem pracę na mniej płatną i dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem, czyli w firmie, w której mogę się super rozwijać, w firmie, która bierze pod uwagę to, że na przykład chce prowadzić akademię, że chce szkolić zewnętrzne firmy. Ale to jest możliwe dlatego, że stwierdziłem, ok, idę za mniejsze pieniądze do innej firmy i teraz jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem. Więc podsumowując, to, że skończyłeś jakiś kurs, umiesz programować, jesteś w tym w miarę sprawny, to jest super, tylko możesz wykorzystać to w taki sposób, że zaaplikujesz właśnie na jakiś staż, praktyki i będziesz na nich błyszczał, przez co pokażesz siebie od najlepszej strony i będą chcieli ciebie zatrudnić. Po prostu będą chcieli, żebyś z nimi został. Co myślisz o projektach open source? Bardzo fajny sposób, żeby się wyróżnić. Bardzo fajny sposób, żeby się wyróżnić, bo jesteś w stanie podać link do swojego GitHuba, link do repozytorium, w którym się udzielałeś. I to jest bardzo cenne, bo tak naprawdę nie ma jakiejś dużej ilości deweloperów, które się tym chwalą, które udzielają się właśnie w open source'owych projektach. Do tego możesz poznać proces, jak praca nad taką aplikacją wygląda. I to nie jest tak, że od razu musisz poprawiać błędy w aplikacjach. Nawet jakieś drobne poprawki, drobne modyfikacje, drobne usprawnienia sprawią, że ta kula śniegowa, którą będziesz budować, będzie rosła i będziesz się czuł coraz pewniej. Będziesz coraz pewniej wdrażał jakieś rozwiązania, coraz pewniej czuł się w programowaniu, bo bierzesz udział w jakimś dużym projekcie, nie? Którego być może używa setki tysięcy osób. I to jest coś, czym naprawdę warto się pochwalić, jeśli tylko udzielałeś się w jakimś projekcie open source'owym. Ja bym to wpisał w CV bezapelacyjnie. Kwestia doboru technologii. No tak. Salesforce jest przyszłościowy, a specjalistów wciąż brakuje. No tak, brakuje. Konrad wie, co mówi. Konrad ze mną w firmie pracuje. I to widać, bo jak wejdziemy na... Wejdę, może mnie nikt nie zgani za to, ale... Panie Craftware w zakładce kariera jest, są oferty i ta oferta Salesforce Developer, no chyba odkąd pracuję, to ona cały czas tam wisi. Cały czas poszukiwani są programiści Salesforce, cały czas potrzeba programistów Salesforce, bo jak już wcześniej pokazywałem, coraz więcej firm idzie w tą technologię i po prostu coraz więcej nas potrzeba, żeby te rozwiązania wszystkie budować. Okej, mówiłem, ale nie udostępniałem ekranu. Już udostępniam. Na stronie Craftware, właśnie w zakładce kariera, jest oferta dewelopera Salesforce. I odkąd pamiętam, ta oferta tu jest. Cały czas poszukiwani są właśnie programiści. I ogólnie warto chodzić po stronach właśnie jakichś firm, po stronach typu pracuj.pl, NoFluffJobs i tak dalej. I patrzeć, kogo potrzebują w firmach, kogo firmy szukają do pracy. Marcin jeszcze powiedział, że tak, o Javie i Froncie też tak mówili, ale zauważ, że w Javie jest dużo projektów już stabilnych, nadal mnóstwo projektów
szczególnie w większych korporacjach, mimo tego, że teraz to jest płatna licencja na to, nadal jest dużo pracy w Javie, bo to jest tak naprawdę stabilny, dojrzały język. I był duży boom na Javę, teraz to po prostu już nieco ucichło, ale nadal można spokojnie znaleźć pracę właśnie w Javie. A tak podpowiem, że Apex jest zbudowany na podstawie Javy, więc jeśli umiesz Javę, to może warto spróbować w Salesforce. Dzięki za wszystko. Ja też dziękuję, Marcin. Stresuję się jak nie wiem co. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam podpowiedziałem, wyjaśniłem, jak to wygląda, w jaki sposób można sobie pomóc i w jaki sposób wam to po prostu pomoże. Jeśli nie ma więcej pytań, to będziemy kończyć. Nie widzę więcej. Może ktoś coś chce zapytać? Nie ma. W takim razie ja wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia gdzieś, mam nadzieję, w świecie Salesforce'a. Do zobaczenia.